So, there's a fighter in you after all. We'll need to move fast if we're gonna do this. We could split up. Take one route each. Good idea. I have a feeling Rebecca won't accept failure. Scary woman. I thought you liked her. Well, maybe it's time you and I stopped assuming things about one another. Maybe. Just so you know, I'm doing this for Noah. Not for her. Me too. Hey, Icarus, what's your status? We just disabled the sentry drone. Then what are you waiting for? I thought you runners were supposed to be fast. Get a move on. Sir, yes, sir. I'll take the B route and you go A. They'll never know what hit him. No, że lećmy. No, boję się, że... Jak zaczniemy się bawić w zamachy, to potem już nie będzie powrotu. One building clear. Some terminals have several drones connected to them. Disabling the next one. And another terminal. Done. Chryste, panie. Spadłem na sam dół. Tam była rurka. Nie wiem czemu. Faith nie chciała się jej chwycić. Icarus and Faith, talk to me. We're working it, sir. Call me sir again and I'll neuter you. Got it. Sorry. Wreszcie wolność, co? Siedzieliśmy w tych podziemiach wystarczająco dużo. Długo. Tych wszystkich sam... Jest w ogóle ciekawe, znaczy może nie ciekawe, ale wiele gier zostało przerobionych na sandboxy, co jest fajną rzeczą. Ja lubię, znaczy sandboxy, na otwarte światy. I to jest super sprawa, ja bardzo lubię otwarte światy. Tylko oprócz tych zadań pobocznych i głównych, którymi się głównie zajmujemy teraz, wrzucono tam takie zadania jakieś dodatkowe, powtarzalne. Na przykład skakować ileś tam billboardów i za każdym razem robi się to samo. Albo, nie wiem, radary, które trzeba rozwalać co jakiś czas. No jaki to ma sens? Znaczy, kto uznał, że to jest zabawne? To jest taki sposób na sztuczne przedłużanie rozgrywki. Ja, pewnie graliście albo oglądaliście GTA 5, widzieliście gdzieś, żeby w GTA 5 trzeba było jeździć w tej i we w tej i cały czas wyciągać jakieś karty, albo rozwalać jakieś radary, albo coś i tak w kółko, i tak w kółko. Mam wrażenie, że to jest taki farcryjowy model, który został w Far Cry 3 wymyślony. I teraz wszędzie jest tłaczany na siłę. Jakby nie dało się tego otwartego świata wypełnić zadaniami, w których coś, ktoś ma wam do powiedzenia. Nie mówię, że to, co robimy w Mirror's Edge jest słabe, bo nie jest. Jest bardzo przyjemne, tylko tu też jest mnóstwo takich sztucznych zadań, które na siłę mają wydłużyć rozgrywkę, a tak naprawdę kto komu by się chciało to robić? Ja rozumiem, że niektórzy... Jest taki typ gracza, completionist. Completionist chyba po angielsku jest? Ten, co robi wszystko, nie? Bo tak lubi. Okej, no i spoko. Ale to nie znaczy, że trzeba wymyślać masę zadań, które są nużące. Można wymyślić masę zadań, które są ciekawe. Tak jak w Wiedźminie na przykład. Udało mi się złapać. Prawie bym spadł. Ale to tak, nie był jakiś objaw frustracji. No to po prostu przyszło mi do głowy to. I see you. You're closing in on the terminal. I'll work on a way to get you across to the second one once you're done. Tu mamy jakieś przejście w porządeczku. Zbliżam się bardzo dobrze. Our tracking algorithm isn't all that good. Just don't stop while they're targeting you and you should be okay. And there should be a few places where they can't see you.
Dokąd chcemy teraz iść, co? Tam na górę. Nie zatrzymywać się, w porządku. To mogę zrobić. Ambush sprung. Team Anders, move in. Team Bernadette, flank to the left. Target spotted. She's meeting an enforcer squad. Take them out. Biegną w złą stronę, co? Ale już jesteśmy na kursie. Chryste, panie. Target in the bag. All teams stand by to extract. Yeah, well done. Head for the roof. I got a ride waiting for you. Nie wydaje mi się, żeby takie siły... What's the status of Route A? Pseudo-rewolucji były w stanie poradzić sobie z... z korporacją. Tego typu. Chociaż zdaje się, że jakby Kruger Sec ma ten swój... Znaczy, Kruger ma swoje siły ochrony, okej, okay, ale no nie może być ich nieskończenie wiele, to jednak nie jest państwo. Nie zatrzymywać się. Możemy to zrobić, spoko. Czy są jakieś znajdźki? To są znaki oczywiście fade, ale... Jestem ciekawy, czy zniszczenie terminalu wyłączy te wieżyczki. Tu jest. Almost there. Make the jump. Good, now punch the release. Jest. Nie chcę nic mówić, ale zdaje się, że zawalimy zaraz następny budynek. Mhm. Well done. Could have been faster, but still, well done.
Removing the package now. You got the target? We did. Team Bernadette got one wounded, but no losses. A good day. See you back at the base. No to pięknie. Time to go back. I wonder if the employees know about the sentry drone. It kind of tarnished Krugersek's rep. They know, I'm sure. They just choose to look away. Well, somebody should wake them up. Co mają za wybór? Chcą żyć spokojnie, szczęśliwie. Great. How's the prisoner doing? Alive and well. And she'll remain that way until I decide what to do with her. O, złapali tą laskę. No to ci ciekawostka. Wydajmy ten jeden punkt. Mamy to. No i bardzo dobrze. W kwestii poruszania się jesteśmy kryci. I spadamy stąd. Można sobie jakieś chyba zmieniać ubrania czy coś, ale tam jest jakieś zestawy. Ale to co mam jest okej. Więc nawet specjalnie nie będę na to zwracał uwagi. Zobaczymy co też... To mi będzie potrzebne. Zobaczymy co Rebeka wymyśli dla nas dalej. So, there's a fighter in you after all. I was afraid you'd chosen the path of your parents. Don't get me wrong, they meant well. It's just that the world wasn't ready for their ideals, and still isn't. I want to talk to her. I expected you would. We grabbed quite a prize. What do you mean? It's all over the news. That's Isabel Kruger. Gabriel Kruger's daughter. No to ładnie, jak mu córę złapali. Pewnie nie będzie szczęśliwy, o ile w ogóle takie rzeczy go interesują. She put four of my people in the infirmary. We know who you are. Then I suggest you let me go. Maybe. Alive or dead depends upon what your father offers in return. I can't imagine Kruger caring for anyone. You were at Elysium? And you murdered my friends. They were leeches. You all are. And you're just a tool. A broken one. I've seen enough. We'll let her stew for a while, and you and I should talk later, Faith. Ja pierdzielę, to jest jej siostra. Nie? Ta mała wcale nie zginęła w tym. Hey Faith, you there? Nomad? You're alive. I saw the news. Did they really? They did. Damn. And I just saw they put up one of those antennas right next to the lair. Yeah? And I'm gonna take it down. To musi być ta córa. Znaczy ta siostra. Ktoś mi napisał, że to jest reset serii. Co mnie w ogóle zaskoczyło, bo... I geolocated a Metagrid access construct on your beat. It means you can help me expand my access in that area. It'll be just like what you did before. No problem. I'll set you up. Thank you, Faith. Great. Same routine as always. Cholera. Tego nie lubię. Trzeba kilka razy przebiec, żeby wyczuć, którędy będzie szybciej. Poprzednim razem robiłem to kilka tych miałem podejść.
Trzeba ustalić trasę. Trzeba sobie ułożyć trasę i potem tą trasę przebiec. Tylko że żeby ułożyć tą trasę, to trzeba ją poznać. Dobra, prędzej czy później mi się uda. Jeszcze jedną rzecz chciałbym zrobić. Jest coś takiego, włam się do CSZ w Gridnode i podłącz go do swojego bitlinka, by uzyskać większy zasięg. To umożliwi szybką podróż. To mi trochę ułatwi życie na mapach. Zobaczymy. Jeszcze tego nie robiłem, więc może was to zainteresować, może się okazać ciekawe. Sprawdzimy sobie to w trakcie. Znaczy teraz, już teraz. Okej. Okay. A, to są te. To robiłem już coś takiego. To chyba was nie będzie interesowało, bo to tylko trzeba wspiąć się, ominąć lasery i takie powtarzalne. To jest jakby kolejna z powtarzalnych... Kolejne z powtarzalnych zadań, których mogłoby nie być równie dobrze w ramach rozwoju tej fabuły. No tu jest. Tak, żebyśmy porobili trochę upierdliwych rzeczy, zanim przejdziemy do rzeczy ciekawych. A może ktoś to lubi? No znaczy to można polubić, ale to takie jest... Właśnie tylko po to, żeby... Żeby było, nie? No to ja się tu pomęczę w takim razie. Do zobaczenia w ramach czegoś znacznie ciekawszego, mam nadzieję. A zaraz, tutaj mogłem to przyciągnąć. No dobra, ja się będę bawił. Teraz to kiepska sytuacja tu się zrobiła, bo... Szaleństwo jakieś kompletne. Chodziłem tu na górę 15 minut, raczej nie będę tego robił zbyt często i cieszę się, że was nie zabrałem na tą wycieczkę. Bo to jest strasznie męcząca rzecz, to jakby kolejna taka, która w zasadzie jest powtarzalna. To jak wchodzenie na wieżę w Far Cry 3. Tylko znacznie więcej roboty. Tak jakby. Dobra, skoro to już mamy z głowy... To zaraz muszę wyjść z gridu i udać się dalej w poszukiwaniu szczęścia i kolejnych zadań. Wyjście nie powinno być takie. No to jesteśmy. Szybka podróż, z której tak nie często korzystam, bo bawi mnie bardziej bieganie. O nie, nie, z plastiki już więcej nie chcę mieć nic do czynienia. Wyłącz antenę w kryjówce, znaczy wyłącz antenę w kryjówce. Wybierzemy się tam. Jak najbardziej. No to co? Do zobaczenia na miejscu? Pewnie, że tak. Just wish people would get wise to what's going on. All the disappearances and the deaths. I think most employees know deep down. But they refuse to see. No proszę. Dyskusje na temat wiedzy o wolności. Każdy wolność postrzega inaczej. A to jest jakby uzasadnione pytanie. Do jakiego stopnia człowiek ma prawo uwalniać innych? Skoro wcale sobie tego nie życzą, na przykład. Chociaż kiedy człowiek widzi, że w oczywisty sposób jest czyniona niesprawiedliwość, to powinien coś zrobić, ale z drugiej strony...
to zna wszystkie fakty, nie? To tak jak u nas w kraju. Są dwie opcje polityczne. Oh shit. I przypuszczam, że wyborcy jednej i drugiej myślą o sobie nawzajem tak samo źle. I każdemu się wydaje, że powinien działać. Nie? Że coś trzeba zrobić. Że jest potrzebna rewolucja. Albo coś w ten deseń. A tak naprawdę nikt nie ma dostępu do wszystkich danych. Jak to ocenić, kurde? Kto jest dobry, kto jest zły? Z osobistego punktu widzenia tylko? Tak się przecież nie da, nie? No nic tam. Trzeba biec. Trzeba biec. Z Nomadem mam nadzieję jeszcze się spotkamy, bo jego zadania są ciekawe. Od czasu do czasu coś nam opowie, jakąś historię tutaj. I to jest taki dobry koleś, to mówiłem już, który w zasadzie widzi problem, tylko próbuje rozwiązać i tyle. O, panowie, co wy tu robicie? A to już jesteśmy blisko starej kryjówki, pewnie dlatego tu patrolują. Pójdą za mną? O, shit. Panie kochany. Trzeba włączyć te cholerne lasery. Chyba wszyscy załatwieni, co? No i prawidłowo. Mam nadzieję, że to jest zadanie, a nie... Maybe Kruger will get the message. Better clear out before they send reinforcements, Faith. Cholera, to chyba nie było główne zadanie gdzieś tutaj. A może to jednak było to? Kto to może wiedzieć? Czas bierzmy tutaj jakiś zestaw. Nawet się nie przyglądam specjalnie, czemu te zestawy służą. Gdy wcześniej na nich nie napadałem, to teraz będzie ich więcej, co?
No i w nogi. Teraz dwa zakłóciłem, szczęśliwie. Chyba zmiałem. Nie wychylam się tak czy inaczej, zgodnie z poradą, jaką tu mam w prawym górnym rogu. Faith, Logan here. I have some information for you free of charge. From what I can gather, the news of Noah's unfortunate demise has been greatly exaggerated. What? I can't confirm it. And if he is alive, Kruger Sec probably sent him to the Greylands. But I'm sure an industrious young woman such as yourself will have no trouble uncovering his whereabouts. I might have a way. Just what I thought. And when you're done with your inquiries, I'm ready to make a deal for the blueprint. No, okej. Tak jak myślałem. No, a będzie żył? Zobaczmy, co tu w kwestii sprzętu jest, bo to łącze, zakłócacz. Aha, to do walki. Może być przydatne. Więcej punktów wytrzymałości. Jakoś sobie radzę w walce, więc... Spróbowałbym tego. Czy to może być trudne, ale zobaczymy. To wszystko jest takie uderzenie z prawej, uderzenie z lewej. Chociaż jak przeciwników nie ma, to nie działa, tak? I uderzenie do tyłu. Okej. Sprawdzimy to. Tymczasem... No właśnie, zobaczymy, co też za zadanie Fate wzięła. O rany boskie. Musimy się udać aż tu. Pomóż Plastic. Serio? To Metagrid to jest straszne przeżycie. No dobra, pobiegniemy i zobaczymy, czy to zadanie jest dla Plastic, czy gdzieś tam obok. Chyba gdzieś tam obok. Get out of my sight! That's it? What else is there?